Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek w ramach akcji Wy wybieracie, ja czytam, czyli jest to oczywiście reading vlog. Reading vlog, w którym, jak wszyscy wiemy, ja nie jestem najlepsza w nagrywaniu vlogów i niestety książka, która zwyciężyła największą ilością głosów, to Saturnin. I mówię niestety dlatego, że ja już tę książkę przeczytałam. Przeczytałam ją na jeden raz, wracając do rodziców, do Czechowic. Usiadłam po prostu w pociągu i byłam tak bardzo zaangażowana w historię, że nawet Twister, którego sobie kupiłam przed wejściem do pociągu, mi wystygł, dlatego że siedziałam i czytałam i dopóki nie skończyłam książki, dopóty nie zjadłam tego Twistera. Ale to, że przeczytałam tę książkę naraz, wcale nie świadczy o tym, że mi się podobała, do czego za chwilę przejdę. Jeżeli chodzi o dogrywkę, no to w dogrywce mieliśmy książkę, o której nigdy w życiu nie słyszałam, czyli Rok, w którym nauczyłam się kłamać i Dziewiąty dom Leigh Bardugo. Oczywiście Dziewiąty dom wygrał dosyć dużą przewagą, natomiast ze względu na to, że Saturnina przeczytałam nie nagrywając żadnych update'ów, to pomyślałam, że po prostu przeczytam obie te książki jeszcze w lutym i z nich po prostu też będzie reading blog. Dziewiąty dom zaczęłam, jestem na zaskakującej stronie 32 w środku rozdziału, bo wczoraj zasnęłam czytając, ale może chwilę o tym nieszczęsnym Saturninie. Jest to moje drugie podejście do Jakuba Małeckiego i pamiętam, że pod Bookhaulem i pod jeszcze którymś filmem, o którym mówiłam o tym autorze, pisaliście mi, że Saturnin nie jest jego najlepszą książką, że mam się nie nastawiać, jakby to było coś nie wiadomo jakiego i tak też się nie nastawiałam. Zresztą pamiętałam, że Dygot nie za bardzo mi się podobał, chociaż pamiętam, że chyba wtedy wystawiałam koniec końców 4 gwiazdki, natomiast moje uczucia są o wiele gorsze niż zasługiwałoby to, patrząc na te 4 gwiazdki. Ale wydaje mi się, że ja w tamtym momencie też do końca Dygotu nie zrozumiałam, co sobie uświadomiłam po tym, jak przeczytałam część magisterki Anny z bestsellerek. Saturnin to jest książka, po której ja się trochę spodziewałam czegoś innego, dlatego że tutaj z tyłu jest napisane: przez błąd w bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, którym jeździ do szkoły w Radziejowie, zahacza o tajemniczą krainę, to tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przybywa jego milczący, skryty dziadek. I ja trochę po tym opisie myślałam, że tu będziemy wyruszać do jakiejś magicznej krainy, właśnie tak jak to jest specyficzne dla Małeckiego, że będzie tutaj tym realizmem magicznym, że będzie jakaś taka kraina, do której my będziemy przechodzili, jak Alicja w Krainie Czarów przechodziła przez tę dziurę w drzewie. Nie, to nie była dziura w drzewie. To po angielsku oczywiście się nazywa Rabbit Hole, ja nie pamiętam, jak to było tłumaczone w języku polskim, ale wracając. I trochę to mnie jakby wybiło z tego, że ja myślałam, że to będzie trochę inaczej. To oczywiście jest moją winą, bo to ja się jakby nastawiłam na coś innego. I prawda jest taka, że w większości ta książka opowiada o dziadku Saturnina. I to tak naprawdę jest jego historia, co też jest ładnie wytłumaczone w posłowiu, do czego ja tutaj nie będę wracała, bo zdaję sobie sprawę, że akurat ta część najbardziej wzrusza czytelników. I trochę mam takie poczucie, że świetnie mi się ta książka czytało, no bo przeczytałam ją tak naprawdę na raz i ona była przepięknie napisana. Zresztą ten język Małeckiego jest naprawdę poetycki i zasługujący na wyróżnienie na tle innych polskich autorów, w ogóle na tle autorów. Nie wiem, czy ja może jej nie zrozumiałam, czy może to nie było w ogóle dla mnie, ale ja mimo tego, że czułam się zaangażowana, to ta historia w ogóle mnie jakby teraz mnie w ogóle nie obchodzi. Ja do niej nie wracam myślami. I mam bardzo duży problem z tą książką właśnie ze względu na to, że językowo ona była dla mnie świetna i dlatego też wystawiałam jej 2,5 gwiazdki na Goodreads, bo to było dla mnie coś. Ale historia i tych tworzących recenzje na BookTube i tych, którzy są po prostu czytelnikami, a nie recenzują gdzieś szerzej, wiem po prostu, że to jest uwielbiany autor. A ja tutaj jakoś rozminęłam się po prostu z tą książką, tak jak ja bym jechała tym torem do Radziejowa, to on akurat jechał do Warszawy. Wiecie, o co chodzi. Osoby, które czytałem, może zrozumieją. Aha, jedna rzecz. Na samym początku skupiamy się właśnie na Saturninie, tytułowym bohaterze. Mam na myśli tego młodego chłopca i na jego życiu, na nawiązaniach. Zasadniczo to jest trochę taka saga rodzinna, bo mamy tutaj przedstawione losy dziadka właśnie. Ale chciałam powiedzieć, że ja chyba żyję w innej Warszawie
niż Saturnin, dlatego że tutaj była jedna moment, w którym było napisane, że jeżeli w Warszawie zepsułby mu się samochód, to on by czuł się przez ludzi wykluczany. To znaczy nikt by mu nie pomógł, bo przecież on by przeszkadzał tym, że gdzieś mu ten samochód się zepsuł. I że gdyby zepsuł mu się na wsi, no to nie czułby takiego wykluczenia. A ja mam wrażenie właśnie, że w Warszawie jest więcej osób, które chętniej by pomogły. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja mieszkam po prawej stronie Warszawy i może trochę prawa strona Warszawy się różni od tej lewej. No i oczywiście duży plus za to, że jedna z bohaterek jest farmaceutką i pracuje w aptece. I to jest tutaj wspomniane, więc jakby plusik ode mnie, wiadomo, bo ja sama studiuję farmację. I już nie mam chyba nic więcej do dodania na temat tej książki. Może jeszcze w którymś momencie coś mi się przypomni i Wam dopowiem. Ale tyle. Jest niedziela, 21 dzień lutego. Ja będę teraz kontynuowała 9 dom Leigh Bardugo, czyli książkę, której jestem bardzo ciekawa, dlatego że wiele osób, zauważyłam, na początku jest strasznie rozczarowanych, a później nagle coś się zmienia w tej książce i wszyscy są, oh, Boże, jakie to jest dobre. Na przykład pamiętam, że Łukasz Talking Cloud tak miał, że on zaczął tę książkę w języku angielskim, ona mu się nie podobała, a później, gdy już się przełamał, to był pod dużym wrażeniem. Tak samo jak jedna z dziewczyn na Instagramie Antwith Books bardzo mi tę książkę polecała, mówiła, że nie może się doczekać mojej opinii, więc here it comes. Więc widzimy się później. Mamy trzeci dzień marca, a ja dalej nie skończyłam nagrywania tego reading vloga. To jest straszne. Ale tłumaczy mnie to, że ja byłam przekonana, to znaczy nie byłam przekonana. Wiedziałam, że luty ma 28 dni, tylko jak już był ten 28, to jakoś tak myślałam, że w sumie do 31 jeszcze mam czas, żeby przeczytać te książki. Zgadnijcie co, nie udało się. Bo nie było 31 lutego. Ale no tak, czytam dziewiąty dom, czytam go już od prawie 2 tygodni. Trochę długo mi schodzi z tą książką. Zostało mi 100 stron. Chciałabym zaraz usiąść, zrobić sobie kawę i dokończyć całą tę książkę. Niestety jestem dosyć rozczarowana. Ja nie jestem największą fanką Leigh Bardugo. Bardzo męczyłam się z Szóstką Wron, z drugiej strony Królestwo Kanciarzy wywarło na mnie ogromne wrażenie. Jeżeli chodzi o trylogię Grisha, no to tam tak naprawdę podobało mi się jedynie zakończenie trzeciego tomu i zasadniczo po prostu tylko trzeci tom. Dwa poprzednie, no, były średnie, a już o King of Scars nie wspomnę, bo ja tej książki w ogóle nie lubię. Także no, z tym dziewiątym domem jest trochę, no dziwnie, może się okazać tak, że po prostu Leigh Bardugo nie jest dla mnie. To jest oczywiście pierwsza książka tej autorki, która jest typową książką dla osób dorosłych. Mamy tutaj dużo, no jest to na przykład gwałty są, jest to zabójstwa, dużo przemocy, taka... Takie typowe trigger warningi dla książek dla dorosłych. I tak naprawdę jest to historia dziewiątego domu, czyli domu Lete, mam nadzieję, że tak się to wymawia, do którego ma należeć nasza główna bohaterka, czyli Alex. Alex, która ma bardzo taką mroczną przeszłość i zasadniczo nie powinna się dostać do Yale, na Yale, czyli na tę najbardziej prestiżową uczelnię, ale koniec końców... W związku z tym, że tam ten dom Lety ją chce, no to ona tam trafia. I myślałam, że książka będzie miała dużo w sobie akademii, bo bardzo często jest wspominana w tych zestawieniach Dark Academia. I fakt, no jest tło tej akademii, ale tego się w ogóle nie czuję. Tak naprawdę skupiamy się tutaj na zabójstwie. Mamy tutaj jeszcze drugą główną postać, czyli postać, o której na pewno słyszeliście, Darlington, który, on oczywiście nie ma na imię Darlington, tylko to jest fuzja jego imienia i nazwiska. I tak naprawdę jego osobę poznajemy przede wszystkim przez retrospekcje, które też tutaj są. Sama książka oscyluje w granicach jesieni i zimy, więc no jest... Tak naprawdę idealna właśnie na te pory roku, już jest niestety końcówka zimy, ale może jeszcze ktoś się załapie na przeczytanie. Więc niestety na razie jestem raczej zawiedziona. Nie podoba mi się też to, że nie mam określonych dokładnie ram świata i tego, jak działa magia w tym świecie, bo cały czas po prostu przy okazji są wrzucane jakieś rzeczy i ja na tej podstawie mam rozumieć budowę świata. Ja niestety takich zabiegów nie przepadam za takim czymś, bo
lubię, jak na przykład na początku nawet jestem zarzucona informacjami, niż jak przez całą fabułę dochodzi to do mnie. Z bohaterką też się za bardzo nie polubiłam. Darlington też na mnie żadnych większych emocji nie wywiera, więc niestety na razie jest średnio. Tak jak mówiłam, zaraz usiądę, dokończę i zobaczę, jak będzie z tym zakończeniem. Bo powiem Wam szczerze, że już pod koniec, tak mniej więcej od połowy jest bardzo dużo plot twistów, co jest akurat fajne. Jakiś czas temu skończyłam czytać 9 dom i muszę powiedzieć tak, że zakończenie oczywiście było zaskakujące, było bardzo dobre. Było zrobione w takim dosyć, to znaczy ja to kojarzę z mojego dzieciństwa, więc w starym stylu, w którym na końcu jest taki moment kulminacyjny, taka największa zmiana. Mam wrażenie, że tego teraz jest trochę mniej w literaturze, że jakoś tak teraz ta akcja się raczej przesuwa ku środkowi samej książki, a nie tak jak to było kiedyś przy zakończeniu. I sprawa wygląda tak, że ja nie przepadam za główną bohaterką, więc też jej przeżycia nie były dla mnie jakieś zaskakujące, bo nie utożsamiałam się z nią, więc też nawet jeżeli coś złego się jej działo, to ja mimo, że jej współczułam, to nie miałam takiego poczucia, matko bosko, co się dzieje? Takie jak ja zasadniczo lubię mieć. I tak jak wcześniej też wspomniałam, bardzo razi mnie to, że te ramy świata magicznego nie są w 100% zarysowane na samym początku i że tak naprawdę większość rzeczy dowiadujemy się tak przy okazji. Niektórzy z Was na Instagramie też na to zwracali uwagę, że po prostu ten świat trochę kuleje. Jeżeli chodzi językowo, jest okej, jest w porządku, jest trochę mniejsze, mam poczucie, że to jest labor długo. Z drugiej strony ostatnio jej książkę w języku polskim czytałam 2 lata temu, więc może po prostu trochę tak wypadłam z jej stylu i gorzej go pamiętałam. I niestety z przykrością muszę to powiedzieć, że gdyby drugi tom już w tym momencie był, to pewnie bym po niego sięgnęła, ale mam wrażenie, że nawet nie wiem, czy on już jest napisany, chyba jeszcze nie. I mam wrażenie, że do czasu, kiedy ten drugi tom się już pojawi na polskim rynku, to ja stracę zainteresowanie kontynuacją. Chyba, że akurat tak się stanie, że dopiero po czasie docenię tę książkę. Trochę dalej żałuję, że nie miałam więcej z samej szkoły, bo tutaj praktycznie w ogóle tego nie ma. Ona się gdzieś tam przejawia się ten domletek, który jest tutaj najważniejszą częścią książki. Fajne jest to, że duża część tego, co się dzieje w czasie rzeczywistym w książce, oddziałowuje z przeszłością i że to się wszystko łączy, mamy te retrospekcje, które akurat tutaj mam wrażenie, że się udają, więc tak naprawdę to się odnajduje, tylko zabrakło mi czegoś w tej książce. Jestem bardzo ciekawa opinii innych czytelników, więc jeżeli czytaliście 9 dom, to podzielcie się swoją opinią, może jest tutaj ktoś, kto uwielbia tę książkę, bo ja chętnie tak poczytam z perspektywy osoby, która lubi tę historię. I ja tak jak mówię, raczej jestem po tej stronie, która mówi, że książka jest średnia. Strasznie mi się świeci czoło, ale już jest koniec dnia, jest prawie 23, dowiedziałam się, że muszą jutro zdać 2 preparaty, więc zaraz siądę do nauki, a później jeszcze będę czytała Rok, w którym nauczyłam się kłamać. Trochę mi ten lutowy vlog nie wychodzi, dlatego że słabe jestem update'y czytelnicze, bo przy Saturnie nie zrobiłam żadnego i przy roku, w którym nauczyłam się kłamać, również nie zrobiłam żadnego. Natomiast tu mam wytłumaczenie,
prawie takie samo jak przy Saturninie. Natomiast ta książka jest bardzo krótka. To jest książka dla dzieci, do dzieci skierowana. I ma 270 stron, więc ja ją tak naprawdę przeczytałam. Zaczęłam wieczorem i przeczytałam następnego dnia po uczelni. Niestety myślałam, że to będzie książka, która mnie w 100% poruszy, że będę w niej zakochana, tak jak przy Saturninie w sumie. Natomiast problemem tej książki jest to, że główna bohaterka nie jest bohaterką, którą by się bardzo lubiła. Jednak w literaturze dziecięcej mam wrażenie, że to jest jeden z takich wyznaczników tego, czy książka nam się koniec końców spodoba, czy też nie. Rok, w którym nauczyłam się kłamać, to historia dziewczynki, która chodzi do szkoły, ma na imię Annabel i w tej szkole prześladuje ją pewna dziewczyna o imieniu Betty. Dochodzi do tego, że tamta dziewczyna również zaczyna prześladować jej rodzeństwo. I oczywiście Annabel jest dosyć taką pyskatą też osobą, więc ona nie do końca sobie daje, jak to się brzydko mówi, w kaszę dmuchać i próbuje jak najlepiej wyjść z tej sytuacji. Poznajmy również tutaj Tobiego, czyli taką postać dodatkową. Mężczyzna jest bardzo wycofany, dużo osób ma go za dziwaka, właściwie wszyscy mają go za dziwaka, ale oczywiście Annabel czuje, że on wcale nie jest dziwny, po prostu coś się takiego musiało wydarzyć w jego życiu, że jest wycofany. Ważna sprawa jest taka, że akcja powieści rozgrywa się w trakcie II wojny światowej, bo mówię to dlatego, że to też ma wpływ na wydarzenia w książce. I paradoksalnie jak na książkę dziecięcą, to jest to dosyć ponura historia. Natomiast tak jak mówię, główna bohaterka niestety nie jest bohaterką, którą by się w jakiś sposób kochało. Ona jest raczej taką bohaterką, która ma dwie czy trzy cechy i na tym tak naprawdę się to kończy. Ja, mimo że książka jest na pewno poruszająca i też mówi o ważnych rzeczach, takich właśnie jak to prześladowanie w szkole i zresztą w ogóle prześladowanie i kłamstwa, to jakoś nie mogłam się zżyć z tym wszystkim. Ta historia, nie wiem czy tu z tyłu, ale na pewno na Goodreads jest, a jest tutaj z tyłu też napisane, że jest porównywana do Zabić Drozda Harper Lee. I ja oczywiście widzę to porównanie, widzę, że ono się sprawdza, natomiast niestety literacko nie dorównuje Zabić Drozda. To znaczy ja też mam takie poczucie, że Zabić Drozda to jest jedna z ważniejszych książek takich klasycznych, współczesnych, bo to jednak jest, no, ile ma Zabić Drozda? 70 lat chyba. A ta książka jest oczywiście historią współczesną. I mimo, że chciałabym Wam też coś powiedzieć na temat samej fabuły, to nie za bardzo mogę, dlatego że początek jest trochę takim zarzuceniem nas informacjami, kontaktami, właściwie inaczej. Na początku autorka przedstawia nam, jak wyglądają sprawy zależności, kto się z kim lubi, dlaczego, jak to tam wygląda, a dopiero później przechodzimy do takiej fabuły, która ma nas wzruszyć i ma wywołać w nas dużo emocji. W moim przypadku niestety to nie wyszło, natomiast widzę, że gdybym może była młodsza, to prawdopodobnie bardziej by mi się spodobało. I mówiąc młodsza, mam na myśli tak powiedzmy 13 lat, to też nie chcę, żebyście brali to teraz za wyznacznik do sprezentowywania komuś tej książki, bo mimo wszystko jest to książka, do której trzeba podejść bardzo dojrzale, bez takich uprzedzeń i z czystą głową. Więc ciężko mi jest powiedzieć, jaki wiek byłby najodpowiedniejszy. Wystawiłam tej książce 3 gwiazdki na 5, i niestety trochę tak to czuję. I tak naprawdę to tyle. Obiecuję, że w marcu będzie więcej update'ów czytelniczych i to ze względu na to, że niestety, albo też stety, wybraliście mi Braci Karamazow, czyli książkę, która ma 900 stron. No i nie wyobrażam sobie sytuacji, że siadam i czytam Braci Karamazow na raz, bo jednak nie da się takiej książki na raz przeczytać. Więc w marcu ten vlog będzie trochę może lepiej wyglądał. Saturnin, tak jak mówiłam, 2 na 5 gwiazdek, 9 dom, 3 na 5 gwiazdek. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja sobie bardzo chętnie je poczytam. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!